Ja się chciałem z wami podzielić takim obrazem, który miałem podczas uwielbienia i ja zawsze mam takie obrazy, które dotyczą mnie, więc ten też jest o mnie, dla mnie, ale wierzę, że będzie pożyteczny dla też wielu z was. Widziałem siebie w tłumie, w takim morzu w ogóle demonów i te demony mi się przedstawiły, wyobraziłem je sobie jako takie zombie. To zombie to jest takie coś, co nie ma życia, a wyciąga łapy i próbuje człowieka chwycić. I ja, to było po horyzont. W ogóle ja tkwiłem w tym, znaczy byłem pośród nich, to było po horyzont, ale jednocześnie obserwowałem tą sytuację jakby z góry. I w tym obrazie ja biegłem. Ja biegłem przez te demony i biegłem do światła, które widziałem na horyzoncie i wiedziałem, że to światło to jest Bóg. Ja tam biegłem i miałem dużo siły w ogóle. I biegłem i karczowałem to wszystko, co było przede mną. Ale za każdym razem, kiedy spojrzałem w ogóle wokół siebie i tego nie ubywało, to nie było w ogóle pocieszające. I w każdej tej sytuacji słyszałem wtedy głos. Patrz na mnie. Wiedziałem, że to Bóg do mnie mówi. Patrz na mnie. I wtedy w ogóle nabierałem nowych sił, rozwalałem to wszystko, biegłem przed siebie, patrzyłem w to światło i w pewnym momencie zauważyłem, że już te demony jakby rozstępują się same przede mną. One ustępują. Już ta moja droga w ogóle zrobiła się czysta. I w kolejnym etapie już biegnąc podskakiwałem i w zasadzie to tańczyłem tak jak Dawid, jak wracał ze skrzynią świadectwa w takich radosnych podskokach.